Dzień dobry, witam Państwa w drugim odcinku programu Targowisko. Dzisiaj odwiedzimy sklep Kefirek oraz Aromat. Zajrzymy do sklepu Pieprz i Wanilia. Zobaczymy, jakie warzywa idzie nabyć w pawilonie owocowo-warzywnym Witaminka. Na koniec dowiemy się, co oferuje sklep Selgar. Jesteśmy na głównym miejskim targowisku w Pile. Raduje nas fakt, iż jak każdą sobotę, tak i dzisiaj, wiele tysięcy ludzi z miasta, mieszkańców naszego miasta, również z subregionu pilskiego, odwiedza nasze tereny handlowe. Oznacza to, i tak jesteśmy też przekonani, iż bazary, targowiska, zarówno to przyludowy, jak i to, w którym jesteśmy, to jest najlepsze dla nich miejsce dokonywania zakupów. Jeżeli klienci nasi są też o tym przekonani, to myślę, że radość jest obopólna. My ze swojej strony zamierzamy się rewanżować naszym klientom poprzez modernizację, remonty, inwestycje, takie warunki stwarzać, żeby rzeczywiście mogli w najlepszych warunkach tych zakupów dokonywać. Szczególną troską na najbliższy okres czasu, na najbliższe miesiące jest to, iż chcielibyśmy, ażeby w strukturze klientów odwiedzających nasze targowisko było jak najwięcej młodzieży. Stąd też wysyłam sygnały do młodych ludzi, iż rzeczywiście i coraz bogatszy asortyment towarowy, niektóre asortymenty są wręcz tak jak i w galeriach handlowych, myślę tutaj o konfekcji, która pojawiła się w drugim półroczu bieżącego roku, to jest chyba dobra oferta dla młodszych ludzi, młodszych naszych potencjalnych klientów. Myślę również, że warto, żeby wykształcać u siebie nawyki zdrowego żywienia, a to można zrobić poprzez zakup produktów najwyższej jakości. Takie mamy w sklepie z żywnością certyfikowaną. Przebadana żywność przez określone organizacje, które zajmują się certyfikacją, a więc tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że są to produkty wysokiej klasy. To myślę, te nawyki zdrowego żywienia to też kieruje do tych najmłodszych ze względu na to, że od początku trzeba te nawyki u siebie wyrabiać. Problemem ważnym jest problem cen. My chcielibyśmy, ażeby rzeczywiście ceny były bardziej zróżnicowane, zwłaszcza gdy chodzi o podstawowy asortyment warzyw i owoców. Mamy sygnały od naszych klientów, iż często zniechęca ich do przyjścia na nasze tereny handlowe fakt, iż te ceny są zbyt mało zróżnicowane. Ja ze swej strony zachęcam do naprawdę usilnych negocjacji cenowych. Serdecznie wszystkich zapraszam na nasze tereny handlowe. Sklep Kefirek znajduje się w pawilonach 35-36. Co oferuje swoim klientom? Dowiemy się już za chwilę. Witam w sklepie Kefirek 1, który znajduje się na targowisku miejskim przy ulicy Rynkowej w Pile. Jest to sklep firmowy piekarni, zakładów piekarniczo-cukierniczych Sendal w Lubaszu. W naszej ofercie znajdą Państwo świeże pieczywo, pyszne ciasta, torty, jak również nabiał. Z myślą o naszych klientach proponujemy towar po cenach promocyjnych i mimo licznych promocji zapewniamy też fachową obsługę. Zapraszamy do naszego sklepu. Jest on czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 5:30 do 16:00 i w sobotę od 6:00 do 13:00. Zapraszamy również do naszego drugiego sklepu, który znajduje się na targowisku przy ulicy Ludowej. Czy w Państwa sklepie można zamówić ciasta okolicznościowe? Oczywiście, przyjmujemy zamówienie na ciasta, na torty, torty z napisem w różnych smakach. Serdecznie zapraszam do pawilonu numer 36. Dorodne warzywa i owoce w bardzo atrakcyjnych cenach można nabyć w sklepie Witaminka mieszczącym się w pawilonie 41.
Co można kupić w sklepie Witaminka? Wie Pani co, mamy cały asortyment dostępny. Od owoców egzotycznych, po nasze warzywa krajowe, po warzywa zagraniczne, do owoców. Także świeże zioła mamy również w ofercie, suszone grzyby, wszelkie owoce suszone też. Także pełen asortyment taki owocowo-warzywny. Z tego co słyszałam, u Pani w sklepie produkty są w bardzo konkurencyjnych cenach. Jak to wygląda? Tak, ogólnie mamy bardzo dobre umowy podpisane z naszymi producentami, jak i z importerami, także możemy sobie pozwolić na bardzo niskie ceny. Chcemy pokazać, że nie tylko w marketach naszych mogą być tylko niziutkie ceny, ale w naszym rynku pilskim też są takie możliwe, także zapraszamy serdecznie, żeby się przekonać na własnych oczach. Serdecznie zapraszamy wszystkich klientów, czy potencjalnych klientów, aby się sami przekonali o świeżości, o aktualności cen wszystkich produktów do lokalu Witaminka, lokal 41 na naszym rynku pilskim. Ekologiczną żywność, zioła i przyprawy z całego świata można nabyć w sklepie Pieprz i Wanilia mieszczącym się w pawilonie 39. Co Pani sklep ma w swojej ofercie? Nasz sklep ma w sprzedaży owoce certyfikowane, kandyzowane, których nigdzie w Pile nie można dostać, oprócz tutaj nas. Mamy nabiał certyfikowany, mamy przyprawy z całego świata, znaczy generalnie staramy się mieć z całego świata. Jeżeli czegoś nie mamy, a klient chce, to nie ukrywam, że to ściągamy. Co jeszcze Pani sklep oferuje klientom? Oprócz tego, co wymieniłam, mamy szeroki wybór olei zimnotłoczonych, soków 100% oraz zaczęłam wprowadzać do sprzedaży produkty bezglutenowe, bo jest coraz więcej osób chorych. Okazuje się, że to nie tylko są dzieci chore na celiakię i bezglutenowe, tylko też jest coraz więcej starszych osób, gdzie po 30-40 latach okazuje się, że są chore. Także zaczęłam wprowadzać coraz więcej nabiał, pieczywo jest, są mąki, przetwory bezglutenowe. No i chciałabym, żeby tego było jeszcze więcej. Jakim zainteresowaniem cieszy się Pani sklep? Nie ukrywam, że jestem nową właścicielką tego sklepu, od września dopiero, ale widzę, że jest progres i jest coraz więcej klientów, coraz więcej osób się tym interesuje. I tak jak na przykład mam w tej chwili też w sprzedaży, mamy pieczywo, bardzo dobry chleb żytni i klienci potrafią od rana dreptać mi tutaj i czekać na ten chleb. Także myślę, że zainteresowanie i zapotrzebowanie na te produkty jest. I w związku z tym zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 14. Witam Państwa po raz kolejny w naszym sklepie. Od naszego ostatniego spotkania zasady panujące w naszej firmie nie zmieniły się. W dalszym ciągu to klient jest u nas najważniejszy. Cały czas poszerzamy swój asortyment. W tej chwili o akcenty świąteczne. W tej chwili mamy szeroki asortyment artykułów świątecznych, Mikołaj, bombonierki świąteczne, różne małe drobiazgi. Nadal funkcjonujemy tylko dla Państwa. Cały czas oferujemy atrakcyjne ceny, liczne promocje, wysoką jakość naszych produktów. Czas jesienno-zimowy sprzyja przeziębieniom, więc zapraszamy Państwa do zakupów herbat owocowych i soków z herbapolu. Serdecznie zapraszamy Państwa do naszego sklepu na targowisku pawilon 23 i 26. Dziękuję bardzo. Wszystkie gospodynie domowe zapraszamy do pawilonów firmy Selgar, które w swojej ofercie mają szeroką gamę artykułów gospodarstwa domowego. Firma nasza jest na rynku od 1991 roku. Zajmujemy się branżą gospodarstwa domowego. Tutaj na targowisku jesteśmy już od blisko 12 lat, także dosyć długo. Jeśli chodzi o nasze artykuły, to mogę powiedzieć, pochwalić się, że od 3 lat jesteśmy importerem również tych artykułów gospodarstwa domowego. Wśród artykułów godnych polecenia z naszego importu mogę tutaj przedstawić Państwu noże ceramiczne, tak zwane noże ceramiczne, które są wykonane z tlenku cyrkonu. Jest to materiał, którego twardość jedynie ustępuje diamentowi. Noże te nie wymagają oszczenia, to jest to bardzo ważne, bo wiemy, że każdy nóż się tępi. Te tutaj naprawdę prezentowane przeze mnie nie potrzeba oszczyć.
Dodam jeszcze tylko, że noże te zostały wyprodukowane pod naszym brandem. Posiadamy dystrybucję tych noży na terenie całego kraju, gdzie cieszą się coraz większym uznaniem. Chciałbym też Państwu w praktyce pokazać, jak one się zachowują. Są naprawdę wyśmienite. Wśród artykułów, które cieszą się dużym uznaniem, posiadamy również patelnię z powłoką ceramiczną. Jest to patelnia metalowa, pokryta właśnie tą powłoką, która jest bardzo odporna na ścieranie. Patelnie te nadają się do wszelkiego rodzaju kuchenek. Do kuchenek indukcyjnych, ceramicznych, nadają się do zmywarek. Poprzez swoje grube dno jest to bardzo istotne, gdyż gotując czy smażąc, temperatura jest rozprowadzana bardzo równomiernie po całej powierzchni, co powoduje, że potrawy nie przylegają. A myślę, że każdy wie, jakie to sprawia czasami problemy. Wśród pozostałych artykułów, które mamy w sprzedaży, są to garnki nierdzewne, garnki emaliowane, które też powolutku wracają do łask. W dzisiejszym programie to już wszystko. Na kolejny zapraszam Państwa za miesiąc. Alicja Dęga, do zobaczenia.